Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Timberborn. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym będziemy starali się ogarnąć dosyć istotne kwestie, ponieważ mamy przyrost boberków. Ja poblokowałem tutaj możliwość zasiedlania tych domków ze względu na fakt, że nie chcę tak dużego przyrostu jak na razie. A to za sprawą faktu, że po prostu może nam zabraknąć głównie wody, tak? To jest bardzo istotna kwestia. No i dobra, to teraz co zrobimy, słuchajcie? Ja myślę, że warto byłoby uregulować tutaj pewnego rodzaju kwestie związane jakby z dostępem do tej wody. No i będę chciał jakby podnieść poziom tutaj tego zbiornika, tak? Czy to się uda? Zobaczymy. Tak czy inaczej będę potrzebował wykonać tutaj kilka kroków, które, zobaczymy, czy będą problematyczne, czy też nie. Ja chcę sprawdzić, my mamy dzielnicę gdzieś dotąd, zasięg tej dzielnicy. Okej. Dobrze. To teraz tak. Pierwsza zasadnicza kwestia, jaką bym chciał wykonać, to postawić tutaj, uregulować troszeczkę te miejsca na pompy, bo będę chciał postawić około 6 pomp. Mam nadzieję, że zbyt szybko nie wypompują mi stąd wody, ale to będziemy testować, tak? Będziemy testować. Pompa jest na dwa szerokości. To będzie jedna pompa, to będzie druga pompa. Albo nie, inaczej zrobimy. Tutaj będzie jedna pompa, tutaj będzie druga pompa. Tu w takim razie będzie trzecia, tak? Czyli tu staną trzy. Raz, dwa. Będzie druga pompa, a nie. Jedna pompa, druga pompa. Aha, i tutaj trzecia by stanęła, tak? To też mi nie pasuje. Zapauzujmy na razie grę. Puliśmy tak, żeby było dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, w ten sposób musiałbym to zrobić, bo chciałbym, żeby to było równo. To chyba tak będzie dobrze. Zrobimy to może w ten sposób. I tutaj w ten sposób. Jedna pompa, druga, trzecia i czwarta. No i tutaj będzie jeszcze trochę miejsca. Tutaj też można postawić pompę. To będzie piąta i tutaj szósta. Coś w tym stylu. Niech bobry to wybudują. Zobaczymy, jak im to pójdzie. Mają jakiś problem tu z dotarciem? Na razie mają problem z dotarciem, ale zaraz tego problemu mieć nie będą. Dobra, tutaj potrzebuję drogę. I tę drogę machnę jeszcze tu. Czy dalej jest problem? Nie. No i prawidłowo. To teraz tak, kolejny aspekt, na jaki chciałbym tutaj zwrócić moją uwagę, to będzie aspekt związany z dodatkową ilością żarcia. Ale zanim to nastąpi, to ogarnijmy może temat tych grobli. To ma być priorytet. Ponieważ niestety, ale zapasy wody mogą się dosyć szybko uszczuplić. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Puśćmy czas. Natomiast będę chciał zrezygnować z tych dwóch pomp właśnie z tego względu, że one wypompowują mi tę wodę, która tutaj jest zmagazynowana w korycie rzeki. No i wszystko mi usycha. Jak na razie mam jeszcze zapas jedzenia, natomiast ten zapas jedzenia może też szybko stopnieć. W związku z tym, bobery rozmnażają się jak wściekłe. Dlatego ja im poblokowałem tutaj domki. Mam miejsca na 78 bobrów. Jak na razie chyba nie mają takich szans, żeby zasiedlić resztę tych domów. Oby. Oby, bo to się może na mnie zemścić i to dosyć ostro. Okej, taki jest plan. Zobaczymy, co z niego wyniknie. Jeżeli się uda, to fajnie. Jeżeli się nie uda, trzeba będzie kombinować w inny sposób. Wydaje mi się, że mały błąd popełniłem w poprzednim odcinku, że najpierw wybudowałem to osiedle, a dopiero później pomyślałem o tym, żeby zagospodarować tutaj ten teren poprzez uregulowanie i podniesienie przede wszystkim poziomu wody w tym zbiorniku. Przede wszystkim zobaczymy, czy się podniesie. Powinien. Mam taką nadzieję. Ale co będzie? Czas pokaże. Trzeba przyznać, że boberki spisują się całkiem nieźle. Bardzo przyzwoicie wręcz bym powiedział. No i generalnie rzecz ujmując,
No to tutaj... A co się tutaj dzieje? A, nie ma drogi. A to nic, już. Tak, już jest. I generalnie rzecz ujmując, mamy już praktycznie wszystkie pompy gotowe, no jeszcze tylko ta jedna. No i będzie można usuwać te z rzeki, ale ja sobie jeszcze poczekam chwilę, ponieważ na razie nie ma suszy, więc niech ogarniają tutaj również te bobry na tych pompach, zapełniając zbiorniki. A, no tak, nie ma suszy, tak? No tylko to powiedziałem i od razu, proszę bardzo, susza zaraz nastąpi. No trzeba mieć ewidentnego pecha, drodzy państwo. Natomiast teraz ta susza będzie jakby wykładnikiem, czy cztery pompy będą w stanie podczas suszy opróżnić mi ten zbiornik z wody w takim trybie, w jakim on teraz funkcjonuje. Bo jeżeli nie, no to dostawimy jeszcze dwie kolejne, no i oczywiście wtedy też sprawdzimy, czy będą w stanie opróżnić. Zastanawiam się, czy jednak nie wydłużyć tutaj tego obszaru i w ten sposób nie wybudować pomp. To będzie tylko i wyłącznie na pewien okres czasu, ponieważ one później znikną. I to też nie od razu, tylko tak sukcesywnie będą znikać, ponieważ trzeba będzie podnieść tutaj cały ten poziom. Bobry, liczba bobrów, stan bobrów tutaj utrzymuje się na poziomie 54 sztuk i jak na razie tyle mi wystarczy. Mam 18 bezrobotnych. Na wypadek, gdyby ktoś tam umarł, no to reszta ich zastąpi. Dobra, to trzeba wyburzyć, niestety, no to trzeba wyburzyć. Nie można dopuszczać do sytuacji takiej, w której no będą te budynki opróżniały mi koryto rzeki, tak żeby wszystkie uprawy, które tutaj posiadam, były zmarnowane, tak, no bo to nie o to chodzi. Dobrze. To my robimy taki test. Teraz kolejna rzecz, na jaką tutaj no, myślę, że trzeba byłoby zwrócić uwagę, no to dostawić tutaj magazyn. To dalej jest film nagrywany praktycznie po tych dwóch poprzednich odcinkach, czyli jest pierwsza w nocy 8 października 2021 roku, więc pewnie daliście jakieś porady, no ale ja nie miałem możliwości nawet, żeby je przeczytać. Ogarnę to sobie w taki oto sposób. Dostawię tutaj platformy i na tych platformach ustawię magazyn, ale czy to zda egzamin, nie wiem, może bobry jakoś to wybudują, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, bo jak nie, to się zdenerwuję, ale widzę, że budują. No to dobra, to teraz jeszcze tylko pozostaje kwestia zejścia, bo opcje są dwie. Albo wyciąć tutaj kroki i w ten sposób puścić tutaj schody i tutaj do drogi, albo od tej strony, z tym, że od tej strony, no, chyba nie warto byłoby marnować miejsce. Jeszcze jest trzeci problem, czy w ogóle tutaj te magazyny mają rację bytu, ze względu na fakt, że, tak jak mówiłem, no, ja chciałbym jednak zaadaptować to miejsce pod uprawy. Niecałe, co prawda. Można byłoby magazyn ulokować tutaj, myślę, że to jest kapitalne miejsce do tej operacji. Ale czy to miałoby sens? Zobaczmy. Trzeba go obrócić. No w sumie, jakby się tak uprzeć, to można go tutaj wcisnąć, nie? Można go tu wcisnąć, dobra. To niech będzie. To popełniłem tam mały błąd, trudno. Nikt nie jest nieomylny. Więc każdy ma prawo do tych błędów. I teraz kolejna rzecz. Tutaj mamy priorytet, a tutaj też mamy priorytet. Okej. Okay. Wszędzie mamy priorytety dla tragarzy. Budynek dla tragarzy jest postawiony. Ja co prawda mogę zwiększyć ich ilość. A i tak pozostaje mi 15 bezrobotnych. Także jest wszystko, myślę, pod kontrolą. Dobra. To teraz tak. Oni niech tutaj budują magazyn. To będzie magazyn na jedzenie, na nim może stać magazyn na zasoby. Myślę, że boberki się nie obrażą, jeżeli częściowo zakryjemy im tutaj widoczek. Trudno się mówi, żyje się dalej. Deski, jak stoimy z deskami, bo to 80 desek jest potrzebnych, no lipa jest z deskami. No ale to trudno. Dobra, pompy pracują, w porządku. Mamy zapas wody, więc też w porządku.
Aha, tu jeszcze nic nie wyschło. Pani bez susza, ale jeszcze nie wyschło. No to nie pozostaje nic innego, jak się cieszyć z tego tytułu, że nie wyschło. No i dobrze, no i w tym momencie procedura jest taka, że mają to wybudować, jak wybudują, to później kolejny magazyn trzeba będzie wybudować. Dlaczego oni są tacy spragnieni, skoro jest tyle wody? Za daleko ta woda jest? No mogę postawić bliżej. Mogę postawić na przykład tutaj. Tylko nie wiem, czy to miałoby sens. Równie dobrze można tutaj machnąć schody na dół. No i coś takiego byśmy zrobili. Teraz kolejny plan jest taki, aby zaadaptować tutaj to miejsce, które mamy, też pod uprawy. Prawdopodobnie marchewki tutaj będą, bo one najszybciej w sumie rosną z całego tego tałataństwa. Pszenica jest ok, młyn, piekarnia, tutaj to wszystko jakoś trybi, jagody też. Marchewek jest najmniej w każdym razie. Tak jakby, nie wiem, no, rzucili się na te marchewki, no i nie widzieli przez ruski rok. To w sumie można byłoby te zbiorniki przestawić jeszcze z jednego względu, a mianowicie można byłoby poszerzyć to pole. Więc chyba jest dobrze. Chyba to jest dobry pomysł. No dobra, tak czy siak oni muszą to zrobić, więc chwila przerwy. Niestety okazało się, że 4 pompy osuszyły na dzień przed zakończeniem suszy ten zbiornik, więc nie jest to zbyt dobre, ze względu na fakt, że jeżeli tutaj mają być uprawy, no to tutaj nie może być czegoś takiego. Na całe szczęście mamy zapas wody w zbiornikach i to nas ratuje, ale niezbędne w tym momencie będzie ogarnięcie wyższego poziomu, czyli groble trzeba będzie postawić wyżej, dużo, dużo wyżej. Magazyn cały czas się buduje, znaczy jest przerwa, bo czekamy na dechy, a deski się produkują co jakiś czas, jak wiatraki ruszają. To wtedy się tam coś zrobi, no i bobry dokładają pomalutku i to nas ratuje, tak? To nas ratuje. Ale no, za chwilę powinna napłynąć tutaj woda. No, już płynie, to bardzo dobrze. No i powinny ruszyć na spokojnie koła wodne. No i będą zasilały przez cały ten okres czasu. Nie będziemy bazować na tym, czy będzie wiatr, czy nie będzie wiatru. Co dalej? No zobaczymy. Trzeba rozwiązać taktycznie tutaj temat podniesienia tego terenu do góry. Znaczy tutaj tej zapory takiej, tak? Żeby to miało ręce i nogi. Przede wszystkim ta kładka będzie musiała zniknąć i znajdzie się po drugiej stronie. Tylko na potrzeby jakby budowy tego wszystkiego. To trzeba wyburzyć, bo trzeba podnieść do góry praktycznie no, cały ten poziom, więc będę zmuszony właściwie tutaj wybudować platformy. Ja to zrobię może w taki oto sposób. Coś takiego. Ja bym chciał te groble ogarnąć tu, w tym miejscu. I polecimy sobie w ten sposób. I tutaj zamiast tej kładki to powstanie grobla ze śluzami. Więc myślę, że nie będzie tragedii. Ale tymczasem no, boberki muszą się brać za robotę. A, ja zapomniałem powiedzieć. Wydłużyłem bobrom czas do 20 godzin. To jest czas pracy. Żeby tutaj to wszystko miało ręce i nogi. Ja chyba jeszcze muszę tu dostawić platformy, coś mi się tak wydaje. O. No i dodatkowo jeszcze ścieżki, tak na wszelki wypadek, żeby pierdolnią razy czegoś tam nie robić. No dobra. Kolejny raz czekamy, kolejne cięcie, no i będziemy patrzeć, co tam się będzie działo. Ile nam wody zostało? No nieco, no powiedzmy, że około 700. Także spoko. Nie jest źle. Jesteśmy w stanie przy tej liczbie bobrów jakoś tam przeżyć. Stała się dosyć ciekawa rzecz, ponieważ tutaj no, boberki zniszczyły mi tę naturalną tamę, która była i automatycznie woda rozlała się tutaj na te tereny i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie jeden taki dosyć mały mankament tego wszystkiego, a mianowicie, że to jest takie newralgiczne miejsce, w którym ta woda by odpływała. Już myślałem, że ona tutaj zostanie, tak jak sobie patrzyłem. Tu zablokowane.
No ale tu jest udrożnione, no i jest problem, tak? Czyli de facto ta woda tutaj nie zostanie. No ale to nic, bo to nie o to mi chodziło. Jak na razie, słuchajcie, czekajcie, bo ja muszę w ten sposób to usunąć. Może sobie to zrobię dla ułatwienia w ten sposób. Będzie szybciej. Delay i enter, jakby co. Równie dobrze mogłem to zrobić tutaj z tego panelu, ale ja czasami lubię sobie utrudnić życie, także nie powinniście się chyba dziwić. Okej, no i teraz co ja będę chciał zrobić, no to będę chciał na początek postawić tutaj groble. To później, w momencie kiedy uszczelnię to wszystko, no to oczywiście to ulegnie zmianie. Dosyć wysoka będzie ta grobla, jak widać. No ale nie ma innego wyjścia. Ona jeszcze pewnie będzie wyższa, gdzieś tutaj poleci. No zobaczymy. To, tak czy inaczej, ja potrzebuję naprawdę bardzo duży zbiornik. No i taki jest plan. Bobery niech tutaj cisną, niech to budują. Bardzo dużo zasobów mi na to pójdzie, ale jak widać, no, no nie mamy ich mało. Nie mamy ich mało, więc no, można sobie na to pozwolić. Bardzo mi się podoba, tak mnie troszeczkę rozbawiły, jak tutaj siedziałem, tak patrzyłem na to, co te bobry robią w momencie, kiedy one ruszają z tych domostw swoich, wszyscy są spragnieni. I nagle leci tutaj taka kawalkada tą ścieżką, tędy, tutaj lecą, tu. I w rezultacie wszyscy wpadają do tych pomp, żeby się nachlać. Po czym część wypada napita, a część wypada spragniona, więc to ja sobie wyobraziłem, że wpada taki bober, mówi pierwszy, tak jak moi widzowie, co po niektórzy w komentarzach pod filmami, pierwszy, no to te bobery też dokładnie tak ci są. Dobra, koniec z pierdołami. Boberki mają tutaj budować groble, no i już cisną to. Więc bardzo dobrze, zablokujemy tutaj przepływ wody tak jak był, ale zablokujemy to na dużo, dużo wyższym poziomie, także myślę, że będzie dobrze. Sytuacja wygląda następująco. Groble zostały postawione już tutaj, taka ściana. Tutaj cały czas działamy. Natomiast trzeba chwilę poczekać, dlatego że tutaj będą trzy potrójne śluzy. No i tutaj dwie groble. No i teraz trzeba to zrobić dosyć sprytnie i w miarę bezpiecznie. I teraz tak, tutaj bobery ogarnęły coś takiego. I tak zacząłem się zastanawiać w rezultacie, bo co się stanie, jeżeli ja postawię tutaj również groble, zagrodzę to wszystko, tak? Czy tu ten poziom wody się automatycznie podniesie, czy doprowadzę do niebezpieczeństwa zalania, powiedzmy. Bo jak widać, tutaj prąd jest. No musiałbym się chyba przejść w to miejsce i tutaj poblokować to wszystko. Żeby to nie mogło no jakoś tam, no nie wiem, no w sumie no i tak się przeleje, cholera. No i tak źle, i tak niedobrze, kurczę, nie wiem, co tutaj począć, nie? Oto jest pytanie. Bo wydaje mi się, jeżeli tutaj zagrodzę to wszystko, to automatycznie tu się podniesie poziom wody. No i może być spora lipa. Ale może nie. Na wszelki wypadek, może ja jeszcze tutaj postawię groble, no tak, dla bezpieczeństwa. Co mi tutaj wyrosło? To miało nie wyrastać. No co? Do siuraska. Może tutaj postawię jeszcze groble, no to najwyżej będzie się tutaj do tego koryta wpierdzielało, tak? To bym odblokował, zniszczyłbym to. No i może jakoś by to było, no próba nie strzelba, tak? Na razie wycinam tutaj las, ponieważ to muszę zabezpieczyć, tutaj muszę też ogarnąć temat. No i obawiam się, że tu już nie będę miał zasięgu dla moich bobrów robotników. Natomiast też trzeba to ogarnąć jakoś tu, po tej linii. O tak, o. I tutaj na pewno nie będę miał zasięgu. A dlaczego tutaj? No, bo zależy mi na tym złomie. Tylko teraz z drugiej strony nie wiem, czy mi nie zaleje tu. No i właśnie. No i oto jest taki problem, cholera. Wiecie co? Ja może porobię sobie testy, zapiszę tę rozgrywkę i wybuduję to jakoś tam po swojemu, no zobaczymy. Jeżeli zaleje, no to wczytam zapis. No jeżeli nie zaleje i będzie to jakoś trybiło,
no to ciśniemy dalej, no ale nie wiem, no tak na zdrowy chłopski rozum, to tutaj te okoliczne tereny powinno zalać, więc no, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. A zatem, drodzy Państwo, sytuacja ma się następująco. Mamy tutaj budowaną, jak widzimy, zaporę. No i teraz generalnie rzecz ujmując, to rzecz jest tego typu, że postawiłem tu śluzy wysokie na 3 i tak de facto to odblokowałem tutaj to korytko, żeby no, nagle mi się nie podniósł poziom wody tutaj gdzieś i nie pozalewało mi tego wszystkiego. Ale ja... Aha, nastała susza. Chciałem powiedzieć, że chciałem przetestować, zatkać chciałem to na 3 wysokości i chciałem zobaczyć, co się stanie, no ale teraz to już chyba lekko po ptoszkach jest. Tak czy inaczej, no tutaj wodę sobie zachowałem, więc no spoko, taki buforek mały. Natomiast tu no dalej boberki działają. Jeżeli chodzi o projekty, no to wygląda to tak, tyle muszą jeszcze wybudować, to trwa naprawdę, już mamy 12 cykl. No i cóż, no, nie mają zwierzaki łatwej roboty, no ale liczę na to, że im się to uda. Dalej, tutaj trzeba będzie jakoś też to uszczelnić w ten sposób, tutaj na tym odcinku. Tu na pewno, tak jak mówiłem, zasięgu nie będę miał. No i dalej zastanowię się, co z tym fantem zrobić, czy tu postawić, powiedzmy, zaporę, tą groblę razem ze śluzami, czy jednak pozostać tutaj. Co będzie? Nie wiem. Tak czy inaczej, no trzeba zadbać o to, żeby tutaj tych, po tej stronie tych terenów nie zalało i po tej stronie również, żeby tych terenów nie zalało. Natomiast jeżeli sobie tak popatrzę, no to jest spore ryzyko, że jednak może zalać. I teraz no, będzie kombinatorka stosowana. Co z tego wyjdzie, to się okaże. Jak na razie, no bobery muszą ogarnąć tutaj przede wszystkim ten sektor. Dlaczego akurat ten? Dlatego, że chcę później zobaczyć, czy udałoby się postawić tutaj dwie pompy, które już by mogły pompować, nie? Bo w czym jest rzecz? Jeżeli uda się postawić tutaj działające pompy, które będą z tego poziomu, tego nazwijmy to jeziorkiem, tego zbiornika, będą w stanie pompować wodę, to dla mnie będzie zbawienne, bo ja będę mógł sobie po kawałku zrobić. Dwie pompy postawić, dwie usunąć. Później tu rozbudować, znowu dwie pompy dostawić, te usunąć. I to jakoś płynnie będzie przebiegało. Jak na razie zapasy są. Tutaj nic się zdrożnego nie dzieje, jeśli chodzi o jedzenie, tego jedzenia jest sporo, wody jest sporo, liczba bobrów się tak waha właśnie między 50 a 54 max, no i nic tam więcej, no nie jest w stanie do nas tutaj dołączyć nikt, no bo budynki mieszkalne są zablokowane i jest to zabieg celowy. Dla was odcinek może niezbyt długi, natomiast w realu siedzę już tutaj prawie 3 godziny nad tym projektem, cały czas na przyspieszeniu i bobry cały czas pracują, także no projekt jest dosyć spory, ale mam nadzieję, że uda się zrealizować go na takim poziomie, na jakim ja bym chciał, żeby został zrealizowany, no i żeby tutaj tej wody było aż dotąd. Zobaczymy, jak będzie. Walczymy dalej. Proszę Państwa, boberki napracowały się, naprawdę, no kuźwa dalej cisną pełną parą, słuchajcie. Co tutaj powstało, słuchajcie, to jest coś nieprawdopodobnego. Ale słuchajcie, najlepsze jest to, że generalnie rzecz ujmując, przetestowałem sobie po części, jak to hula. I kuźwa hula. Jakoś. Jeszcze na 100% nie podniosłem wody, ponieważ... Tutaj oczywiście powstały już te śluzy, one są opuszczone na pół metra, generalnie tak jak tutaj tamy, one mają pół metra, zresztą tutaj wybudowali nową śluzę, która się synchronizuje z tymi tamami, więc można zobaczyć, to 2,5 metra, okej, nie, no na pół metra, to dobra, głupoty powiedziałem, ale słuchajcie, no powiem szczerze, że może zacząć nieźle hulać, naprawdę.
Tylko to trzeba zrobić dobrze. To trzeba zrobić dobrze i mam nadzieję, że się na tym nie zawiodę. No robię po kawałeczku. Jak na razie robię po kawałeczku, bo... No bo nie chcę, żeby wyniknął jakiś Lipton tutaj. Trochę podniosła się, tu podniósł się poziom wody, ja, to było ustawione na 1,5 metra, ja opuściłem na 0,5 metra, jak tu kuźwa tu poszło tym korytem, to tu wszystko pozalewało. To wiecie, no możemy jeszcze raz pokazać, tak, najważniejsze, że nic się boberkom nie stało, no i o to głównie chodzi. Słuchajcie, tutaj będzie dosyć taka operacja kiepska. O, co tutaj, susza? O cholera, susza. Nie przyuważyłem tego. No to pięknie załatwiłem bobery. Pięknie załatwiłem bobery. Bobery teraz muszą cisnąć tutaj głównie na zbiornikach, co mnie... co nie jest dla mnie fajne. Ale może w tym czasie nie będziemy... Znaczy nie będziemy próżnować, tylko od razu ogarnę tutaj śluzy. Wszystkie do końca. No i przyznam szczerze, że no ten projekt... Ten projekt potrwał prawie 5 godzin realnego czasu, żeby tutaj siedzieć, żeby to ogarniać, tu zabezpieczać i tak dalej. A, postawiłem nową dzielnicę. Tak na dobrą sprawę ona nie funkcjonuje jeszcze, tutaj nie ma żadnych bobrów, ale jest. Także na luzaku do wszystkiego pomalutku myślę dojdziemy, tylko no właśnie. Mnóstwo tutaj chat budowniczych nastawiałem w różnych miejscach, różne tutaj patenty ogarniałem tylko po to. O, a tu co się stało? Ciekawa sprawa. Gdzieś woda przelała. Innego wyjścia nie widzę. Innego wytłumaczenia nie widzę, może w ten sposób. Coś tu chciałem powiedzieć, kuźwa, zapomniałem. No ale to dlatego, że wiecie, jest godzina 4:00 nad ranem i tak na dobrą sprawę, no już trochę jestem tym wszystkim zmęczony. Natomiast postawiłem sobie za punkt honoru, żeby to ogarnąć, tak? Żeby to ogarnąć i żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście będzie hulało. Teraz co dalej? Dalej postawienie dodatkowych zbiorników, przynajmniej takich tymczasowych, gdzieś tutaj myślę, tak aby... z pomp, które będą tutaj pracowały, ponapełniać te zbiorniki, tak żeby zgromadzić jakieś, powiedzmy, 1500 do 1800 wody, po czym usunięcie tych pomp, podniesienie terenu, oczywiście nie wszystkich naraz, tylko na razie dwóch, podniesienie terenu do takiego stopnia, w jakim tutaj widzimy, że jest podniesiony, no i dalej cisnąć to całe badziewie. No dobra, tutaj groble jako ostatnie będą postawione. One to wszystko mają zamknąć. No i zobaczymy, co się tak naprawdę będzie działo. Susza ustała. Bobry pracują pełną parą. Znaczy, kiedy nie śpią, to pracują. Zbiorniki, nowe zbiorniki. 3 zbiorniki się pojawiły. Są napełniane. Tutaj te 3 również stoją. Pracują tylko 4 pompy, niestety. Natomiast nic nie można zrobić, póki te zbiorniki nie zostaną napełnione, ponieważ no, w momencie, kiedy pompy przestaną pracować, bo nie będzie wody i tak dalej, no to bobry muszą z czegoś pić, więc będą piły ze zbiorników. Natomiast liczę na to, że wszelkiego rodzaju operacje przebudowy tego wszystkiego zaczniemy przy następnej suszy. Dlaczego? Dlatego, że wówczas będzie można śmiało zostawić 2 pompy działające plus zbiorniki tutaj, które będą wspomagały to wszystko, czy ten pobór wody, dobudować tutaj, co musimy dobudować, czyli jak widać, tyle grobli, no i później odbudować te pompy, ale jednocześnie zacząć już podnosić poziom wody, czyli tak na dobrą sprawę to najpierw groble, potem podniesienie poziomu wody, żeby te pompy mogły zacząć pracować i liczę na to, że tak będzie. No i później odbudowanie tych pomp.
Czy się uda? Nie wiem. To będą testy, tak na dobrą sprawę. Nie chciałbym stracić bobrów ze względu na niezaspokojenie pragnienia. A jeżeli chodzi o żarcie, to się nie martwię, bo jak widać, no tutaj jest, zresztą podczas suszy cały czas w tym korycie jest woda, która jakby powoduje to, że no tutaj żarcie jest od groma. Ale z wodą jest problem. No i trzeba to zrobić sprytnie, trzeba to zrobić powoli, po kawałku, a nie tak na raz, bo można, no można się zdziwić. No. Także liczę na moje bobry i zobaczymy, co one tam wymodzą. Zmieniłem trochę taktykę. Doszedłem do wniosku, że dużo lepszym rozwiązaniem będzie postawienie pomp zastępczych. Tutaj postawiłem dwie. No, jedna funkcjonuje tak, jakby chciała, nie mogła. Jakby poza tutaj całą naszą infrastrukturą tutaj w tym cieku wodnym. Natomiast kolejne dwie są tutaj. Bobrów mi trochę brakuje, natomiast za moment to się ogarnie. No i tak na dobrą sprawę to potrzeba jeszcze tutaj pompę dostawić w tym oto miejscu. Trzeba ją odbudować. No i później kolejna rzecz, no to kasacja tej. Niestety. Pyk, 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 pyk i dostawiamy groble. No i ja liczę na to, że to będzie hulać, tak? Liczę na to, że to będzie hulać. Czy będzie? Nie wiem. Zobaczymy. Wiecie, no, próba nie strzelba. Natomiast tutaj od razu pompa też. Ciach. Bobry niech zapierdzielają. W momencie, kiedy wybudują tutaj jeszcze jedną groblę, o właśnie, to ja już zacznę zwiększać poziom wody. Zobaczymy, czy się to uda na 1,5 metra. Zobaczmy, na razie tyle. Niech to się podnosi, mam nadzieję, że się podniesie. Jeśli tak, to super. Gorzej jak nie. Wtedy nie będzie tak super. No ale liczę, że może dojdziemy tutaj do tych rur, bo no, jak widać, to tak to wygląda. No musimy zwiększyć ten poziom wody tak, żeby doszło do rur, żeby można było pompować. Bez wody będzie lipa. No to zwiększenie... O, masz, jeszcze susza. Może się uda, zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli. Tutaj jakby co, to te pompy wyłączam, bo susza. A zależy mi na tym, żeby w korycie woda była. To jest jakby podstawa tego, tak? Tutaj musi być woda. Tu jeszcze cieknie, więc okej. Okay. Jeszcze cieknie. No. Natomiast trzeba poczekać, aż to się zwiększy. No. Teraz to jest mały problem z tym. Ze względu na fakt, że no ta susza tutaj nadciągnie. No jeszcze mam co prawda 2 dni. Ale już widać pomalutku, słuchajcie, już widać, że się to podnosi, tak? Już tam się napuszcza. No dla mnie takim sygnałem do tego, że się napuściło, będzie to, jak tutaj się przeleje woda, no to wtedy znowu będę tak pomalutku podnosił. No i musimy poczekać. Wydaje mi się, że sporą ilość czasu. Ile? Nie wiem. Nastała susza. No i tutaj zaczęła mi woda wypływać ze zbiornika, więc ja natychmiast podniosłem tutaj tamy do 1,5 metra. Śluzy, przepraszam. Śluzy. No i aha, jeszcze tutaj muszę podnieść, bo mi tutaj będzie wypływać. No i tak tutaj oto wygląda ta sytuacja. Słuchajcie, no, nastąpiła rzecz taka trochę mało fajna, dlatego że zaczęły się podtopienia. Tutaj ogólnie na całym terenie zaczęły się podtopienia. Tutaj i to co najgorsze, tutaj. W związku z tym wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem byłoby postawienie tutaj również grobli. Tak, żeby chronić ten teren. Dlaczego? No bo jest to teren dla mnie, taki można powiedzieć,
ważny ze względu na fakt, że tutaj no, mamy kolejną dzielnicę, tak, którą będę chciał wykorzystywać. No jak na razie nie wiem, co się dzieje. Pompy cały czas pracują. Mam ponad 1000 wody, więc bobry przeżyją na tym. Nie ma z tym problemu. Ale widzę, że tutaj no nic nie wysycha jeszcze. Znaczy, dla mnie lepiej, bo pompy pracują, tak? Ale za chwilę może być z tym różnie. Tutaj, jeżeli chodzi o te pompy, one są spauzowane, więc nie, nic się z korytem nie powinno stać. Tutaj mamy 1,5 metra. Tutaj też. O. No i zatrzymaliśmy wodę w zbiorniku bardzo, bardzo dobrze. Te pompy przez chwilę zaczęły pracować, te nowe. Ale no tak jak powiedziałem, no, za chwilę nadeszła susza. No i sytuacja zrobiła się mało ciekawa. A to ze względu na fakt, że po pierwsze, no, drastycznie obniżył się poziom wody w zbiorniku. Przez to, że śluzy tutaj były... No, te śluzy były niedostatecznie ustawione, bo były ustawione na 0,5 metra, no, powinno być trochę więcej. Też, teraz trzeba przeczekać te susze, no i będę dalej próbował wypełnić ten zbiornik. Zobaczymy, na ile mi się to uda, bo no chciałbym, żeby przynajmniej dotąd może tutaj udało się napełnić ten zbiornik. Czy tak będzie? Zobaczymy, no ale ja w to wierzę. No. Woda woli się rozlewać niż wypełniać powoli tutaj ten basen, to jezioro, ten zbiornik wodny. No ale może w końcu wypełni, no zobaczymy. No, my potrzebujemy zapasów wody. I to tak konkretnych zapasów. 2, 4, 6 pomp docelowo ma tutaj pracować. Na razie mamy 4 pompy wspomagające, czyli tutaj 2. No i tutaj 2. No, co z tego wyniknie, proszę Państwa, zobaczymy, ale widać, że ten poziom już się podnosi, więc bardzo, znaczy nie w tej chwili, ale ogólnie mówię, że ten poziom się podnosi, więc da się. Tylko pytanie... Jak bardzo się da. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli wam się film podobał, to zostawcie łapki w górę. No jeżeli nie, no to zostawcie łapki w dół. Zachęcam do subskrybowania kanału, zwłaszcza nowe osoby. I kliknijcie w dzwoneczek, byście dostawali powiadomienia o nowych filmach oraz live'ach. I zapraszam na naszego kanałowego Discorda. Link z zaproszeniem macie w opisie. Jak zawsze, sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.